Tydzień Sakiewicza. Bez Sakiewicza Tomek wraca ze Stanów, ale wyląduje już, jak chyba będzie cisza wyborcza, więc my zdążymy. Jerzy Jakowicz, Marcin Wolski, kłaniam się panom, dzień dobry. Słuchajcie, Adam Michnik powiedział, że druga tura to będzie jak... Znaczy, że Komorowski nie wygra, tylko w jednym przypadku, jak przejedzie na pasach po pijaku zakonnicę w ciąży. Ponieważ te ostatnie sondaże są takie, że on traci, to leci w dół na mordę, jak mówią Polacy. No. To może on te zakonnice przejechał, tylko my nic nie wiemy o tym. Nie, no nie sądzę, czy ta zakonnica jest w ciąży i czy z Michnikiem, bo to też byłoby ewentualnie możliwe. Dynamika jest bardzo interesująca i obserwujemy takie etapy kapitulacji na raty. No początkowo w ogóle kandydaci niepoważni, śmieszne, plankton, żarty, wygra. W ogóle nie będzie drugiej tury. Tak, wygra w pierwszej turze. W tej chwili jest takie oswajenie z drugą turą, jednocześnie zaklinanie rzeczywistości, że musi wygrać. No ja poza cudami na Durno nie bardzo wiem, jakbym miał to zrobić. Nie zazdroszczę propagandystom. Wydaje się, że wszystkie argumenty zostały wystrzelane. Już ten pomysł z charakteryzacją, z tą maską, prawda, dla Kaczyńskiego, dla Dudy, to już taki rozpaczliwiec, no chyba przez misia Kamińskiego wymyślony, bo to czuję jego inwencję w tym pomyśle. No i jest sytuacja jest bardzo kłopotliwa, powiedziałbym nawet zaskakująca, kiedy pan prezes Kaczyński przedstawił światu Andrzeja Dudę, no to żeśmy tak myśleli, że to taki strzał, żeby w ogóle grać, że właśnie, że druga tura to szczyt marzeń. Ja powiem szczerze, że gdyby kampania potrwała jeszcze ze 2 tygodnie, albo gdyby rzeczywiście był zagwarantowany równy dostęp do środków masowego przekazu, to może rzeczywiście skończyłoby się na pierwszej. Dziękuję, że o tym mówisz, dlatego że ja mam takie wrażenie, że żebyśmy nie popadali w przesadę. My jednak żyjemy w pewnym Matrixie. Normalnie ludzie o tych wpadkach Komorowskiego nic nie wiedzą. Chyba, że internet oglądają. One nie są, tak, one nie są w ogóle w tej mainstreamowej, nie wiem jak to nazwać, chcę być delikatny, rzeczywistości pokazywane. No, nawet jeżeli są pokazywane, to proszę zwrócić uwagę, że są pokazywane w kanałach informacyjnych, które ogląda niewielka część społeczeństwa. Bo nawet, że zdarza się, że idzie coś na żywo, chyba były jakieś informacje o konwencji Andrzeja Dudy z tym jego wspaniałym przemówieniem, ale obejrzeć go później, jak ktoś przegapił, już nie sposób. Tak, ja myślę, że dwa głównie elementy decydują o tym, jak ludzie głosują, jak patrzą na tych dwóch głównych kandydatów, bo to, że oni wyrastają o kilka głów ponad wszystkich innych, no to już jest widoczne. Ale chcę zwrócić uwagę, że nie tylko decyduje ostatnie 1,5 miesiąca czy 2 miesiące i przed drugą turą kolejne 2 tygodnie, i to wszystko, co się dzieje w kampanii, o czym my cały czas mówimy, bo to oczywiście są rzeczy bardzo istotne, ale one tylko w części wpływają na głosowanie. Dlatego, że ja na przykład mam przykłady ludzi przeciętnych, którzy jakby drugim elementem tego głosowania jest to, co oni mają w swoich głowach uporządkowane przez Platformę Obywatelską w ciągu ostatnich 7 lat. I oni nie patrzą na Dudę jako jedynego wyizolowanego człowieka, który zmaga się z Komorowskim. Tylko patrzą na wyfil przerażającego PiSu, tak? Dokładnie, ale wprost używają. No ja bym głosował na tego Dudę, gdyby nie popierał go Kaczyński, ale wiadomo, że Kaczyński będzie nim rządził, on będzie marionetką, a ja PiSu nie chcę. To samo inny jakiś tam oficer, emerytowany, zaczepia mnie na
ulicy, znając, wiedząc, kim jestem, pokazuje mi jakieś pismo, w którym są główni kandydaci, oczywiście ci dwaj najwięksi, ale także inni, i znowu wskazując na Dudę, mówi to samo. No ja nie mogę mieć zaufania. On mi się nawet podoba, ale ja nie mogę mieć do niego zaufania, bo on jest z PiS-u. Więc jednak ten element przeszłości ciągle jeszcze waży. Musimy o tym pamiętać. Nie będzie element przeszłości, tylko element propagandy, bo to, przepraszam bardzo, opowieści o IV Rzeczypospolitej, którym się dzisiaj straszy dzieci, które tego nie pamiętają, no są po prostu idiotyczne, ponieważ gdyby IV Rzeczypospolita była chociaż w 1/10 taka, jak ją opisują jej wrogowie, to trwałaby do dziś dnia, a wrogów by nie było. Więc jest to po prostu rzecz absurdalna. Jedyne zarzuty do IV Rzeczypospolitej, które rozsądny człowiek może postawić, to tylko takie, że nie była taka, jak oni mówią, jej wrogowie. Ale zostawmy tę sprawę. Mnie się wydaje, że tu trzeba się zatrzymać nad fenomenem Kukiza i ewentualnie tych paru jeszcze innych kandydatów. A to jest taki fenomen, przepraszam? Jest to fenomen, ponieważ on osiągnął to, co przed nim paru próbowało. Przypomnę inicjatywę PJN-u. Ale... Przypomnę, po prostu chodzi o to, od mniej więcej 7 czy 8 lat pojawiały się koncepcje, żeby zbudować coś pomiędzy Platformą i PiS-em, coś, co pozwoli ludziom zniechęconym do Platformy odejść od Platformy, ale niekoniecznie do PiS-u. Taka proteza po prostu. Ja rozumiem, co ty do mnie mówisz, tylko że ja się z tym głęboko nie zgadzam, dlatego że to są wybory prezydenckie. W wyborach prezydenckich... W liczbie osobowości mówisz? Tak. Jan Olszewski, Olechowski, nawet Napieralski. Mhm. Zawsze znajdował się jakiś taki trzeci, który tam... Jeśli... Ale proszę zwrócić uwagę, że zarówno za Napieralskim szła część SLD. Olechowski miał swoje struktury i służby. I tak dalej. Za Kukiza nikogo nie ma? Przynajmniej kiedy startował, teraz pewnie się ktoś nagromadził. Nie, o to chodzi, że... Jest to bardzo ważne, po pierwsze, że coś takiego się pojawiło, bo proszę zwrócić uwagę, jeżeli zrobimy analizę przepływów, to on nie kradnie elektoratu Dudzie, tylko Komorowskiego, bo gdzieś ten Duda oczywiście powolutku pracuje od tego tam 26, bo mówię o ostatnich miesiącach, do tych 31, 32, a sądzę, że będzie więcej, natomiast systematycznie dużo więcej od tych 60 paru, czy ile tam miał na początku, Komorowski traci. I to płynie do Kukiza. Jeśli ten naród jest narodem myślącym, no to wczoraj się odbyły wybory w Wielkiej Brytanii i te wybory w Wielkiej Brytanii pokazują dokładnie, że ten pomysł z jednomandatowymi okręgami wyborczymi jest bez sensu. Ale oni nie głosują na Kukiza jako jednomandatowe okręgi wyborcze. Po prostu Kukiz to jest żółta, bo dodać czerwona kartka, dana mainstreamowi władzy. Tak, ja tak rozumiem. I teraz, jeżeli oczywiście... Przepraszam najmocniej, ty zakładasz, że coś zostanie, tak? Że z tego elektoratu po tych wyborach prezydenckich, po tej pierwszej turze, z tego elektoratu Kukiza coś zostanie, ja tak? Do wyborów parlamentarnych. Ja po pierwsze sądzę, i to takie wypowiedzi już z ust Kaczyńskiego się dały słyszeć, że prawica będzie miała pomysł na zagospodarowanie tych ludzi, coś im zaoferuje. Nie wiem, czy to będzie koalicja w wyborach parlamentarnych, ale proszę zwrócić uwagę, jak kania dżdżu potrzebujemy większości parlamentarnej. Nawet jeżeli wygramy wybory prezydenckie, co wydawało się bardzo trudne, bo przecież weźcie pod uwagę, że wszelkie nasze rozważania były takie, żeby nie za bardzo przegrać wybory prezydenckie, a wygrać zdecydowanie parlamentarne. W tej chwili, dzisiaj możemy powiedzieć otwarcie, wygranie wyborów prezydenckich jest w zasięgu ręki. Jeżeli będą wygrane wybory prezydenckie, pozostaje problem wyborów parlamentarnych. I ja się o wiele bardziej wolę Kukiza z jego okręgami jednomandatowymi niż Korwina-Mikke z propagandą moskiewską. Z kimś rządzić trzeba będzie. I sądzę, że Kukiz, nie wiem ilo, 6%, a może 10%. Przecież weźmy pod uwagę, że ja przewiduję duże tąpnięcie w Platformie. Wyobraźmy sobie, że Komorowski przegra. Załóżmy teraz roboczo. Komorowski przegrywa i w Platformie zaczyna się dintojra. Ona musi być z dwóch powodów.
ponieważ Grzegorz Schetyna, jedyny gracz, który został już na polu, bo po obaleniu Grabarczyka właściwie nie ma nikogo, znaczy jest nikt, czyli Ewa Kopacz, jedynym politykiem, którym jeszcze został, to jest Schetyna. Schetyna musi stoczyć bój swój ostatni, bo jeżeli on nie obali w ciągu miesiąca po wyborach parlamentarnych Ewy Kopacz, znaczy prezydenckich, tak, po wyborach prezydenckich Ewy Kopacz, to w wyborach parlamentarnych jego ludzie nie znajdą, może on sam będzie, ale jego ludzie nie znajdą się na listach. Więc ja przewiduję, jako efekt tych wyborów, wielką dekompozycję Platformy. I wtedy zaczną się różne manewry i być może powstanie... Znaczy pod warunkiem, że Komorowski te wybory rzeczywiście przegra. Tak. Albo je wydusi takim... 51. Tak. 51. Przy dużych protestach i ruchawkach ulicznych, że znowuż zdarzył się cud na dół. A czy wyobrażacie sobie w ogóle coś takiego, że przy założeniu, że Komorowski te wybory wygrywa, że on się gdziekolwiek pojawi publicznie w Polsce, nie mówię o zamkniętych spotkaniach, tylko o takich otwartych, czy to przyjęcie, które obserwowaliśmy w trakcie tej kampanii, w całej Polsce praktycznie, tak? Czy to nie jest zapowiedź tego, że... Naród tego nie zaakceptuje. Więc ja właśnie sądzę, że być może, i teraz odpowiem Jurkowi. Wybór Komorowskiego, i tu można się zwrócić właśnie do tego elektoratu, przepraszam za wrażenie, lemingów, nie gwarantuje końca wojny polsko-polskiej. Nie, powiedzmy lemingom otwarcie, to nie jest człowiek, który zasypie rowy. Lepszym wyborem byłby tylko jeszcze Stefan Niesiołowski, bo wtedy wybuchłaby natychmiast rewolucja. Po prostu, co możemy powiedzieć o Dudzie? Jest on spokojny i jest to człowiek, podejrzewam, koncyliacyjny, który się potrafi z szerokimi rzeszami polskich obywateli dogadać. W związku z tym on daje większą szansę na zakończenie wojny polsko-polskiej. Może ty mówisz, że ludzie, jak chcecie spokoju, to głosujcie na Dudę. Oczywiście, tylko z tego jednego powodu. Bo przy Komorowskim nie będzie ani bezpieczeństwa, owszem, ani żadnej zgody. Prawdopodobnie, tak? Prawdopodobnie nowy rząd i nowa władza może paru ludzi wsadzić, bo i będzie musiała. Bo ja sądzę, że odpowiedzialność karna, chociażby za Smoleński, za parę afer musi być, ale ani nie będzie to masowe, ani nie będzie to oznaczało żadnej rewolucji, a już żadnej powiedzmy sobie, wielkiej moralnej rewolucji. W związku z tym, ludzie, nie macie się czego bać. Będzie normalnie, będzie szansa i będzie powód, żeby do tego kraju wracać, a nie wyjeżdżać. Tak się zastanawiam. Ja bardzo przepraszam, Jurek, że tak ci cały czas przerywamy. W porządku, ja na razie... Tak się zastanawiam nad tym, że... Ja w ogóle... Pogodnicznie słuchasz? Tak. Przepraszam, tak się zastanawiam nad tym, z przyjemnością słucham, naprawdę. Po tej kampanii. I mam takie wrażenie, że nie wiem, czy pamiętacie te depesze Wikileaks, tam Amerykanie się zastanawiali nad tym, czy prezydent Komorowski jest no tak zwyczajnie głupi, czy to jest możliwe? Czyli ja myślę, że tak, że ja myślę, że tutaj, jak mówi Magdalena Ogórek, pan Bronisław w trakcie tej kampanii rozwiał wszelkie wątpliwości. Ja sądzę, że jest to również przynajmniej trochę chory, bo wytłumaczenie mogłyby pewne defekty po chrześcijańsku. Mam, tak. Bardzo, ja powiem szczerze, że w dniu, w którym Komorowski opuści swój rząd, ja jestem gotów go nawet po chrześcijańsku polubić. No ja niestety mam tę wadę, że mam dobrą pamięć i nie będę w stanie jednak zapomnieć tych fałszerstw, tego cynizmu. Tak, ale także teraz w czasie tej kampanii, kiedy z pełną premedytacją, no systemem prawie bolszewickim, wtedy gdy komuniści mówili, walczą o pokój, to znaczy, że lada moment chcą rozpocząć wojnę, więc coś podobnego jest w mentalności Komorowskiego i tego mu nie można zapomnieć, jeżeli on mówi, że jednym z jego haseł jest... Zgodę i zwierzęstwo? No tak, to jest ogólne, ale na przykład takie hasło dbałość o rodzinę.
prawda? Chrześcijanin. To on mówi o swojej rodzinie, no. Dwa rodziny. Dokładnie, wyłącznie, ale tylko w takim znaczeniu, żeby nadal je była w pałacu i tylko tyle. Natomiast podpisanie umowy... Całego szeregu ustaw, które przynajmniej powinien skierować do Trybunału i się nie zawetować. Podobnie jak drugie hasło, sprzyjamy młodym, prawda? Czy świat otwarty... Bo nie zabraliśmy im dowodów i mogą wyjechać do logeru. Dokładnie, tak. Tak, sprzyjamy. Przygotowujemy im szczęśliwe życie poza granicami Polski, na emigracji. Więc ja nie będę pobłażliwy dla Komorowskiego. Mimo teraz, że on ma wyjątkowo niewdzięczną rolę, ponieważ w jego wypowiedziach nie ma żadnego otwarcia. Duda może spokojnie powiedzieć, przyciśniemy pasa bankom, powiedzmy sobie, powiedział parę mocnych rzeczy, zapamiętajmy je i trzymajmy go oczywiście za słowo, bo to nie znaczy, że piszemy mu czek in blanco. Natomiast Komorowski musi wziąć na klatę wszystkie niespełnione obietnice Platformy, wszystkie zaniechania, własne obietnice z kampanii i w zasadzie ja człowiekowi nie zazdroszczę. Ale dlaczego? I dlatego, Marcin, ale i dlaczego? Się biorą otchłanie szaleństwa. Ale bo dlaczego? Jedyne, co on może zrobić, on to tylko tak nie aż tak chcecie mówi. Jestem marny, nieudaczny, skłamałem, obiecałem, nie dopełniłem, ale jest jeden powód, dla którego powinniście mnie wybrać. Bo jeśli nie ja, to odmęty szaleństwa, PiS, tylko jakoś jeden argument. Co to się takiego stanie, kiedy obudzimy się w kraju, w którym Andrzej Duda jest prezydentem, a Jarosław Kaczyński premierem? Cóż takiego? Tramwaje przestaną chodzić, banki wspomniane wypłacać Macie pieniądze. W zielonym płaszczu będzie urzędował na Szucha. No to jest jedyne, czym oni mogą straszyć. Czy Komorowski jest chory? Ja muszę powiedzieć, że on jest w złej kondycji fizycznej. Słuchajcie, no ja mam jednak chyba o 15 lat od niego jestem starszy i rzeczywiście czasami, i Marcin pewnie też tego doświadcza, czasami chwytają nas ochota na drzemkę, szczególnie po południu czy w jakiejś sytuacji, nie w trakcie jakiegokolwiek publicznego posiedzenia, nie w kościele, nie w kinie, nie w teatrze. No, natomiast no, to świadczy o tym, że on nie panuje nad organizmem, bo każdy nad mową z nas... to gorsza. Kiedy właśnie mu się pomylą koszary z kościołem, to jest, przeniesie to wcip z jednego środowiska do drugiego. I to jest jeden moment. Ja nie chcę tu zamieniać się w Palikota, prawda, który wypowiadał głupoty na temat świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. I druga sprawa, o której mówisz. Obaj, zwracam uwagę na to, obaj jesteście na tyle, jak to powiedzieć, wrażliwymi, delikatnymi ludźmi, pełnymi empatii wobec bliźniego, że nie jesteście w stanie uwierzyć w to, że jemu się tak może normalnie, po ludzku po prostu to wszystko krzanić i że za tym musi stać jakieś skorzenie, tak? Tak, tak. Tak mi się też wydaje. No muszą być... Normalnie jednak człowiek, który nie tylko ma maturę, ale w odróżnieniu od Kwaśniewskiego skończył chyba studia, więc to tak się samo z siebie nie bierze. I choroba jest w pewnym sensie. Ale przy okazji sobie przywołałeś... Palikota. Tak, ja tego nazwiska w ogóle wolę nie wymówić, bo mi się potem na język kupypcie robią, ale po prostu to jest jeden z pozytywów. Widzimy koniec tej kanali i mam nadzieję należy to kamień i osinowy kołek jest... i nigdy już więcej nie wymieniać tego nazwiska. Nie zapominaj wtedy, gdy myślimy o Komorowskim i mówimy o Komorowskim i nazywamy kanalią Palikota w sposób całkowicie uzasadniony, usprawiedliwiony, to nie wolno nam pominąć tego, że to był największy i do tej pory może być, o czym nie do końca nie wiemy, największy sojusznik Komorowskiego. O czym on mówił w poprzedniej kampanii otwarcie, prawda, że gdyby nie pomoc Palikota, to tylko, że on działał nieoficjalnie, jeśli chodzi o tą kampanię. Ale że już nie warto, ja powiem szczerze, że dla mnie zdecydowanie przyszłościową w postaci, z którą będą kłopoty, ale na pewno ma charyzmę, to jest pan Marian Kowalski na przykład. To nie moja, że była parafia, ale ma talenty przywódcze. Nie sądzę, w odróżnieniu od innych kampanii. Ale Grzegorz Braun, przepraszam, z prostym programem pod tytułem Kościół, Szkoła i Strzelnica?
No nie, no Grzegorz Braun to inny teatrzyk po prostu. Jest to bardzo dobry reżyser, no ale, ale to... Nie, to... wspomniałeś o charyzmie. No charyzmie ja nie ma, nie, Grzegorz Braun nie ma grama charyzmy. Charyzma... On ma charyzmę jako człowiek, który protestuje przeciwko łamaniu prawa przez policję. Tak, ale nie jest w stanie, przekonać i raczej to jest spełniony a Kowalski sen... Kowalski się przekonuje, oczy, tak? Bardzo. Spełniony sen Adama Michnika o polskim antysemicie. To jest, to po prostu należałoby takiego zatrudnić Brauna na stałe, na wybiegu przed gazetą tak, wyborczą. Jako eksponat antysemityzmu. Teraz się wrócę do drugiego, na pana Wilka. Również gdzieś tam oscyluje w dolnej strefie stanów niskich. Niemniej na tej debacie bardzo się fajnie zaprezentował i powiem szczerze, że każda partia powinna się cieszyć, gdyby miała kogoś takiego w drugim, trzecim, może w czwartym szeregu, ale my mamy mało takich ludzi, którzy mówią bezkarnie, którzy mówią sensem, którzy mają jakieś przekonania, którzy są zresztą w tym wiarygodni. On nie wprost atakuje PSL moim zdaniem, tak mówiąc. Jarubas? Nie. Jarubas... Mówimy o partii, która dostała w wyborach samorządowych 24%. Tak. Jarubas jest to rzecz fenomenalna, koledzy z którymś z tych pism z nami zaprzyjaźnionych mówią, że jest to człowiek, któremu gołą na głowę narobił. I coś w tym jest. Niby wszystko ma. Wysoki, przystojny, nie robi błędów gramatycznych. Ale cholera, podobnie jak Magdalena Ogórek, która znowu ma same zalety, tylko to się jakoś nie sumuje. To po prostu marionetkowość tych postaci jest zbyt oczywista. To jest tak, że my ich widzimy w ruchu, ale mamy takie dziwne podejrzenie, że kiedy potem je odwieszą na półeczkę, to te sznurki odpadną, rączki odpadną, buzia się zamknie. Aczkolwiek powiem szczerze, o ile pani Ogórek możemy się domyślać, o co chodzi Millerowi, to tyle o co chodzi Piechocińskiemu, który uruchomił tego golemka, bo to nawet nie jest golem, czyli Jarubasa, nie wiem. Nie wiem, być może to jest alibi dla partii obrotowej, kiedy będzie szukała innego koalicjanta, żeby powiedzieć, jak to? Wy mówicie, że my tak zaparte z Platformą, że żerowaliśmy wszystko? No tak, tak, tak. No nie jest Bury, no ale Burego już wsadzamy, a Jarubas... Przestraszyli się tego doświadczenia Unii Wolności z 2000 roku. A propos, powstaje nowa Unia Wolności, chciałem zauważyć. Petru tam z Balcerowiczem i z Frasunikiem pracują nad tym. I koledzy ze służb. Oni się przestraszyli tego doświadczenia Unii Wolności z 2000 roku, kiedy Unia Wolności nie wystawiła Balcerowicza, no bo on uciekł do NBP-u. I tam Marian Krzaklewski z Kwaśniewskim się starli. Z udziałem Olechowskiego, czego poplonami była tak, Platforma Obywatelska. I Unia Wolności zniknęła. I teraz tak za wszelką cenę szukają tych kandydatów. No, znaleźli Jarubasa. Po Jarubasie, no bo to już nie będzie co zbierać. Już nigdy więcej tego pana nie obejrzymy w żaden sposób. Tego się nie da się tego wskrzesić. No. Chyba nie, aczkolwiek dowodzi to pewnej samobójczej tendencji w PSL-u, bo mi się wydaje, że Jarubas jest raczej poprowadzony, a może spuszczony ze smyczy, coś by mógł zrobić. Natomiast on, to jest śmieszne. On, imponuje mi twoja wyobraźnia. Nie, bo wiesz dlaczego? Bo ja go widzę jako takiego dobrego, dobrze wyszkolonego aparatczyka i to jeszcze... I on jest taki. Tak, ale czekaj. U siebie. I to jeszcze w europejskim przebraniu. To nie jest aparatczyk w stylu towarzysza Kupścia czy Szmaciaka z lat 70. czy 80. Nie. On ma może taką duszę, natomiast powierzchowność ma wyjętą z biznesklubu. Poza tym może tym nie, rozjaśnionym kosmykiem. No dobrze, czyli tak, reasumując. Spotykamy się za dwa tygodnie, żeby podsumować drugą turę, tak? Będzie druga tura, tak? Będzie, no prawie na 100%. To jest już właściwie nieuniknione. No chyba, że liczba głosów nieważne, nie 30%. To... Gdyby posłużyć się metaforą naczelnego gazety, co by musiało się stać, żeby Andrzej Duda nie zajął drugiego miejsca, a Komorowski przekroczył 50%, no musiałoby się okazać, że Komorowski tak naprawdę jest Batmanem. No wtedy może by ludzie
Tylko wiesz, ja jestem bliższy ciebie i Jacek mediów i wiesz doskonale, że Komorowskiego można obsadzić w roli Jokera, ale nie Batmana. więc rzeczywiście będziemy na pewno podsumowywać okres przed drugą, przed głosowaniem w drugiej turze. Mam nadzieję, że drugiej tury nie podsumujemy, ponieważ będziemy, przepraszam, dzieci i dorosłych, będziemy kompletnie pijani. Ja jeszcze chciałem powiedzieć to, co Marcin powiedział, że Duda będzie obciążony tymi wszystkimi rzeczami niespełnionymi ze strony Platformy, jak i również tymi fatalnymi dla Polski, dla obywateli Polski, dla mieszkańców, dla młodzieży, dla emerytów, które z kolei wprowadziła Platforma, w tym dla rodzin. Pamiętajmy, mozolnie odkręcać rząd, a prezydent ma to do siebie, że będzie mógł zająć się tymi polami, na których łatwiej jest o sukces, to znaczy na przykład montowanie ponownie koalicji Międzymorza, powiedzmy sobie w polityce zagranicznej, wepchnięcie się, bo trzeba się wepchnąć ponownie na salony Europy. I słuchajcie, tu Duda ma jeden atut. Duda otarty w korytarzach brukselskich, Duda dobrze władający językami, Duda, którego bez trudu można pomylić z jakimś innym wybitnym politykiem europejskim, będzie się tam na tych salonach poruszał jak w domu. I sądzę, że te okoliczności może wykorzystać. Ja myślę, że co więcej, raczej jest prawie 99%, że nie wejdzie w parlamencie japońskim na krzesło, na które, właśnie na podwyższenie, na którym się nie wchodzi. Chyba, że sami Japończycy go poproszą, jak tam będzie, ze względu na to, że to taka polska tradycja. Nie, natomiast ja nie mogę sobie darować jednak tego, żeby nie powiedzieć, że Komorowski jest o tyle fałszywy, że przecież współuczestniczył w tych reżimowych rządach Platformy Obywatelskiej, podpisując wszystkie rzeczy. I jeszcze o rodzinie jedną rzecz, no muszę powiedzieć, podniesienie VAT-u na ubranka dla dzieci z 5 do 20 chyba 3 VAT, no i on ośmiela się mówić, że on dba o rozwój polskiej rodziny. No to jest dopiero... Tu mogę się z tobą tylko zgodzić i powiedzieć, że kiedy obserwowałem tam rządy podwójne Platformy w osobach Komorowskiego i Tuska, to powiem szczerze, że poprzednia formacja postkomunistyczna wydawała mi się zdecydowanie bardziej europejska. Pięknie, dziękuję za rozmowę. Państwo wszystko wiedzą, co robić. My sobie tak pogadaliśmy, a w piątek Państwa Komisja Wyborcza ogłosi, że i tak dalej. Wygrał ktoś, kto w ogóle nie kandydował. Wygrał Piechociński. Tak. Jerzy Jachowicz, Marcin Wolski, Jacek Sobala. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.